Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwa przenieść w przeszłość razem z powieścią Michała Komara Skrywane. W przeszłość, a konkretnie do czasów renesansu. To jest powieść nowa, nominowana w tym roku do Nagrody Nike, ze wspaniałym posłowiem profesora Zbigniewa Mikołajki, wydana przez wydawnictwo Czuły Barbarzyńca. I cóż... Jeżeli Państwo lubicie zanurzanie się w przeszłości, to jak najbardziej mogę tę powieść polecić. Ona trąci takimi erudycyjnymi poszukiwaniami Umberto Eco. W związku z tym, jeżeli ceniliście Państwo, cenicie Imię Róży czy Bałdolino Umberto Eco, to Skrywane również powinno Państwu przypaść do gustu, dlatego że mamy tutaj pełno czegoś, co ja osobiście uwielbiam, takiego erudycyjnego mrugania okiem do czytelnika. To jest powieść nieprzeciążona jakoś tam naukowością, natomiast szalenie bogata, takimi inkrustowana takimi niesamowitymi erudycyjnymi wstawkami. Powieść, w której specyficznie płynie czas, dlatego że ona jest złożona, chociaż rzeczywiście mamy w niej do czynienia z taką opowieścią, która układa się jakoś tam, jeżeli ją zrekonstruować w linearną fabułę. Natomiast nie jest linearnie przedstawiona. To są takie okruchy czasu, w które jesteśmy wrzucani, które musimy sobie jakoś tam rekonstruować razem z bohaterem. Bohater nam się nie przedstawia. Narrator. Nie poznamy jego imienia, nie poznamy jego nazwiska. Wiemy tylko, że jest już dość wiekowym włoskim lekarzem, który jest jakoś tam umocowany na papieskim dworze w XVI wieku i ma pewne wiadomości o zdrowiu dość wiekowego już papieża i wspomina z pewnych przyczyn swoją dawną podróż w orszaku kardynała Commendone do Polski, do Warszawy. I tutaj nie mamy linearnej opowieści o tym, co się działo, tylko mamy takie okruchy czasu, okruchy wspomnień, tak jak niekiedy starzy ludzie wspominają swoją przeszłość. Mamy tu jakąś refleksję na tematy bieżące, tu mamy jakieś odwzorowanie sytuacji, w której się obecnie bohater znajduje. Tutaj mamy wstawki z różnych czasów, z różnych miejsc, więc czas, takie odtwarzanie czasu, takie nawijanie, można powiedzieć, czasu na kłębek ma tutaj znaczenie. Czas jest jakimś tam bohaterem tej opowieści. Ona jest zresztą też przepięknie napisana i mamy tutaj ten sygnał czasu jako bohatera już na początku, w takim pierwszym rozdziałku, w którym pojawia się informacja o reformie kalendarza, o reformie gregoriańskiej. I tak ona brzmi. Papież Grzegorz zabrał nam 10 dni z kalendarza. Tłumaczy, że astrologowie dokładniej niż kiedyś policzyli poruszenia Słońca i Księżyca. Stary kalendarz kazał obchodzić Triduum Sacrum nie wtedy, gdy trzeba. Ale co wyliczenia astrologów, jak ludzie czują krzywdę i złość? 10 dni wzięte z życia nie wybaczą. I co z tego, że nie wybaczą, jak za 100 lat nikt o ich krzywdzie nie będzie pamiętał. Więc mamy tutaj takie zasygnalizowanie tego cudownego zdarzenia, 10 dni, które nagle w wyniku reformy kalendarza po prostu znikły, powodując dezorientację u ludzi. No i dotknąć musiały wszystkich, nawet tych, którzy żyli, można powiedzieć, z rytmem przyrody bardziej, a nie z rytmem kalendarza. No przecież jeżeli zostały przesunięte terminy świąt kościelnych, więc jakoś to musieli ludzie odczuć. I ten czas dalej jest taki migotliwy, jest czasem pamięci, tak naprawdę pamięci starego człowieka, który wraca do tajemnicy z przeszłości, która teraz nagle go dopadła. Ponieważ musi na prośbę papieskiego bastarda Giacomo Boncampaniego schwytać
awanturnika, oszusta z przeszłości, Kasimira, który przywłaszczył sobie dość dużą sumę pieniędzy, a do tego przywłaszczył sobie opowieść. I to przywłaszczenie sobie opowieści, opowieści o świętym, próba przewartościowania tej opowieści, staje się tutaj też palącym problemem, dlatego że Kasimir brał kiedyś udział w takich początkach, można powiedzieć, procesu no, beatyfikacji, który powinien teraz się rozpocząć. I mamy tutaj takie napięcie pomiędzy postacią dawno nieżyjącego ojca Atanazego, ascety, stygmatyka, który ma być jakoś tam kanonizowany, być może trzeba by z jego ciała pobrać relikwie, i z drugiej strony postacią Angeli di Varsovia, kobiety, prostej kobiety, żony aptekarza, która została przez tego już niedoszłego świętego schwytana, osądzona jako czarownica, torturowana, wyrwano jej język, spalona, zabita, i ta opowieść będzie tutaj jakoś tam z okruchów rekonstruowana, co właściwie tam się stało. Bo okazuje się, że wydałoby się, że nic prostszego. Jedna osoba jest potępiona wraz z jej mężem, aptekarzem, który też został zabity, a druga osoba ma się, że tak powiem, unosić w glorii świętości, ale okazuje się, że to napięcie pomiędzy świętością a potępieniem w żaden sposób nie jest proste. Bo w momencie, kiedy ta trumna z ojcem Atanazym zostaje otwarta, i trzeba by pobrać jakieś relikwie świętego, to się okazuje, że no po pierwsze nie jest to proste, bo ciało jak to ciało zgniło i prezentuje tylko teraz jakąś kompletnie śmierdzącą maś, która, jak mawia, jak mówi drugi ojciec Melchior, który temu procesowi pobierania relikwii ma jakoś tam przewodniczyć, pachnie imbirem i czymś tam jeszcze, natomiast nasz narrator, lekarz, no, czuje potworny smród i się kompletnie nie potrafi z tym werdyktem zgodzić. Mało tego, ojciec Atanazy został znaleziony w trumnie obrócony. Wieko trumny było podrapane. I cóż, czy on w takim razie jest świętym, czy też został pochowany żywcem i w trumnie przeklinał Boga, i w takim razie świętym absolutnie zostać nie może. Natomiast potępiona czarownica, być może właśnie to ona była świętą. I Kasimir, nasz łotr, oszust, złodziej, stoi prawdopodobnie za całą tą historią, bo on kochał Angelę jak matkę. I Angela jest opisana jako kobieta absolutnie rozpuszczona w takiej codziennej, domowej świętości, miłości i współczuciu. Angela jest opisywana tylko jako osoba uśmiechnięta, rozmodlona i mówiąca: nie mam nie, bo kocham. I właśnie ona wydaje się w Kasimirowi dobrą kandydatką na świętą. Kasimir ze swoimi zdobytymi nieuczciwie pieniędzmi odwiedza wiekowego, schorowanego, pozbawionego już możliwości trzeźwego osądu papieża i próbuje go namówić, żeby kanonizować właśnie potępioną wcześniej Angelę. Angelę, którą Atanazy no, zabił, można powiedzieć, z prywatnej zemsty, dlatego że ona, kiedy zdarzyło mu się zemdleć, Angela i jej mąż aptekarz zaopiekowali się Atanazem, opatrzyli mu rany, no i niestety wyleczyli mu stygmaty, troszeczkę mu je podleczyli. No i nasz stygmatyk, ponieważ te stygmaty przestały mu się paprać, zaczęły się goić, w związku z tym uznał, że tutaj niewątpliwy jakiś mamy wpływ diabła. No i cóż,
Jak ta historia się kończy? Kończy się w pewien sposób okrutnie. Natomiast to jest tylko jeden z takich tropów, które tutaj zostają poruszone. Tu nic nie jest jasne, nic tutaj nie jest oczywiste. To napięcie między świętością a potępieniem to nie jest jedyny problem, który się w tej powieści pojawia. I on nie jest bynajmniej tak ukazane przejrzyście i logicznie, jak ja go tutaj zrekonstruowałam, dlatego że to jest historia, którą tam odkrywamy po okruszkach, która ma wiele innych aspektów. No i w tej powieści właściwie wszystko jest tajemnicą albo kluczem do tajemnicy. Wszystko jest znakiem, który może znaczyć bardzo wiele rzeczy. Ta napięcie między świętością a potępieniem jest takim również napięciem pomiędzy ciałem a duchem i takim napięciem, które było bardzo ważne dla ludzi renesansu. To zderzenie bolesne spraw ciała, takich najbardziej fizjologicznych, ze sprawami umysłu i ducha, jest symbolizowane przez coś, co powraca do bohatera tak dosyć namolnie i co bohater próbuje tutaj jakoś interpretować i odtwarzać, bo naszemu lekarzowi, bohaterowi, ktoś się włamał do pracowni w którymś momencie, no, zostawił po sobie bałagan, jak to po włamaniu. Natomiast dokonał również rzeczy dosyć akrobatycznej i jednocześnie no właśnie obrzydliwej i dosadnie zestawiającej sprawy fizjologii ze sprawami ducha, a mianowicie zostawił mu odchody w alembiku z rtęcią. Alembiku, który ma wąską szyjkę, w związku z tym nasz bohater naprawdę zastanawia się bardzo rzeczowo i wielokrotnie do tego wraca, jak to mogło w ogóle fizycznie zaistnieć i jak to wyszło, że ktoś się tam, nie wiem, podwiesił na linię, portki opuścił i akrobatycznie jakoś do tego alembiku z rtęcią mu narobił. I rtęć, czyli no ona tutaj nie jest nazywana rtęcią, tylko rzecz jasna żywym srebrem, tak jak nazywali alchemicy. Rtęć, symbolizującą no, takie najważniejsze sprawy ducha. Metal, jedyny na świecie metal, który jest płynny. Rtęć, w której cudowne właściwości wierzono bardzo długo, później jeszcze nawet w XVII wieku. Pito rtęć, bo no, rtęć jest, wiemy, współcześnie straszną trucizną, natomiast wtedy uważano, że to jest substancja życiodajna, absolutnie cudowna, mająca niesamowite właściwości. Ta taka alchemiczna substancja, z której można uzyskać złoto, kamień filozoficzny i nie wiadomo co jeszcze. Więc tutaj te ekskrementy w alembiku z rtęcią stają się takim dobitnym, powracającym jak refren, symbolem unifikacji spraw ciała i spraw ducha. I cóż jeszcze się tutaj pojawia? Taka ludzka, można powiedzieć, bezradność poznawcza i bezradność sprawcza. Wraca, stale się przy bohaterze kręci postać błazna. Błazna Stanislao, pochodzącego z Polski, który został podarowany kardynałowi Comendone przez króla Zygmunta Augusta. I ten błazen zdaje się skrywać jakąś tajemnicę. No właśnie, wszystko tu jest zgodnie z tytułem skrywane, nic nie jest objawione, wszystkie znaki mogą znaczyć bardzo wiele. I powstaje pytanie, kim ten błazen naprawdę jest? Czy on jest królewskim szpiegiem zostawionym przy kardynale, czy należy go obserwować, mieć się przed nim na baczności, czy błazen swoim błaznowaniem objawia jakieś prawdy, czy tylko zaciemnia. Z czym tutaj mamy do czynienia? Ten błazen, którego bohater potem no, dostaje pod opiekę, żeby się nim zajmować, a tak naprawdę, żeby mieć go na oku. I kolejna kwestia to jest marzenie, które
Bohater pielęgnuje i nigdy tego marzenia nie może zrealizować. Marzenie człowieka renesansu o odkryciu tajemnicy. No właśnie, nam z obrazu takiego szkolnego renesans został przedstawiony jako epoka, tak naprawdę no pierwsza przed oświeceniem, epoka rozumu. Epoka filozofii humanistycznej, harmonijnego piękna, jakiejś tam mniej lub bardziej racjonalności, odkryć geograficznych, reformacji itd., itd. Tymczasem im więcej się o renesansie czyta, tym bardziej widać, że to było kłębowisko przeróżnych idei i przeróżnych dążeń. I z jednej strony ten rozkwit takiej umysłowej niepodległości i rozszerzania poznawczych horyzontów na wszystkich możliwych frontach, bo i jeżeli chodzi o wiedzę o świecie, jeżeli chodzi o sprawy religii, o sprawy ducha, to przy okazji renesans to była właśnie ta również epoka magii, czarów, alchemii, wiary w czarownice i czarowników, procesów o czary, które no, potoczna świadomość identyfikuje ze średniowieczem, ale tak naprawdę to późne średniowiecze i renesans były epokami polowania na czarownice, wiary w czary. Tutaj mamy też elementy takiej cudowności, takiego poszukiwania cudowności. Tutaj wspomniałam o powieściach Umberto Eco, w których na przykład w Baudolino możemy odnaleźć echa takich wyobrażeń jeszcze średniowiecznych o krainie księdza Jana i o różnych czarach i dziwach, cudach i dziwach, które można tam spotkać, o ludziach w przeróżnych kształtach, o ludziach, którzy mają na przykład jedną tylko nogę zakończoną olbrzymią stopą, albo o ludziach, którzy w ogóle nie mają głowy, a twarz mają na piersi, albo mają olbrzymie uszy, którymi mogą się otulać prawie tak jak kocem czy płaszczem. I takie wyobrażenia, że istnieją dalekie krainy, w których czai się to, co niepoznane, to, co jest niesamowite, w renesansie również są jakoś tam bardzo żywe. I tutaj pragnienie bohatera, o którym wspomniałam, polega na tym, żeby jechać do Gdańska i dowiedzieć się prawdy na temat pewnych doniesień o dziwnych rybach, rybie biskupie i rybie mnichu, pisce episkopi, pisce monachi. I tutaj to jest taka wiara w istoty niesamowite, bo te ryby na przykład mogą wychodzić z wody i rozmawiać z ludźmi. I tutaj mamy takie marzenie bohatera o poznaniu tych ryb. A doniesienie o tej rybie brzmiało tak. Odwdzięczyłem się Konradusowi, dając mu do skopiowania list od Johanna Plakotomusa z Danzig na temat pisczy monachi, złowionej Anno Domini 1541. Ryba mnich wygląda tak. Jest słusznego wzrostu i wagi, jak rosły mężczyzna albo i większa. Ma głowę kształtną, oczy, nos, usta i uszy ludzkie, tyle że pokryte rybią łuską. Na głowie długi kaptur, zupełnie jak w kapucyńskim habicie. Ręce i nogi też pokryte łuską. Między palcami występują błony dla szybszego pływania. Karmi się rybami, ale też, jak się okazało, przypadła jej do smaku golonka z czerwonym piwem. Zjadła golonek 8, obficie je popijając. Oddychała pisce monachi ciężko, nie wydalała i po 3 dniach zmarła. Pochowano ją u cystersów. Pisał też Plakotomus, że do Anno Domini 1559 pojawiały się takie 5 albo 6 razy, z tym jednak, że przezornie odmawiały jedzenia i picia. Czyli tutaj mamy no nie tyle rybę, co taką cudowną, jakąś żyjącą w wodzie hybrydę ludzko-rybią, która wychodzi między ludzi, no i jakieś tam rzadkie się pojawiają o niej doniesienia. I ta ryba jest też obsesją naszego bohatera. On marzy o tym, żeby pojechać do Gdańska i rozpytać się o tą rybę i się dowiedzieć, czy taka ryba rzeczywiście istnieje.
ale nigdy mu ten wyjazd do Gdańska nie będzie dany. Najdalej dotarł właśnie z kardynałem Commendone do Warszawy i okazuje się, że no, podróż, przestrzeń i czas zupełnie inne dla ludzi renesansu niż dla nas, stanowiące znacznie większą przeszkodę, uniemożliwiają mu różne inne wydarzenia, różne inne zlecenia od jego przełożonych, uniemożliwiają naszemu lekarzowi odbycie tej podróży do Gdańska. I później, kiedy na starość już przebywa w Rzymie i kiedy cała sprawa oszusta Kasimira, Angeli i niedoszłego świętego ojca Atanazego znajduje drastyczny i krwawy finał, to no, nasz bohater wraca do tego marzenia o powrót, o podróży do Gdańska, natomiast nigdy no, nie będzie mu to dane. Natomiast Gdańsk również urasta w przekazach do takiej miejscowości utopijnej, bo nie zapominajmy, że renesans to również była epoka rozmaitych utopii, wyobrażeń o państwach, światach idealnych. Więc tak brzmi opis Gdańska, który też powraca jak taki refren. Zapewniłem go, że gdańszczanie to ludzie światli i przyjaźni jak nigdzie indziej. Jest tak po części dlatego, że panuje tam, jak słyszałem, nadzwyczaj miły klimat. Po części dlatego, że w większości są potomkami szlachetnych hyperborejczyków, o których pisali byli Pindar i Hekatajos z Abdery. Gdańszczanie żyją pogodnie i długo. Bardzo troszczą się o swobodę myśli i dobre obyczaje. O indeksie ksiąg zakazanych nie chcą słyszeć. Kształcą młodzież w podziwie dla wszelkich sztuk i nauk, a ta z wdzięczności chętnie pomaga starszym. Dbają o czystość, za dnia noszą białe stroje i piorą je raz na dzień, a nocne też białe raz na 3 dni. I biada temu, kto by wypróżniał się na ulicy miast w pomieszczeniu wybudowanym na tyłach każdego domu. W sypialniach ustawiają posągi znakomitych uczonych i artystów, którym kobiety się przyglądają w czasie stosunku, prosząc stwórcę o mądre potomstwo i to się udaje. Ich dzieci są pojętne jak nigdzie w świecie. W dni świąteczne wszyscy tańczą i słuchają śpiewu na kilka głosów lub solo przy akompaniamencie lutni. Lubują się też w poezji greckiej i rzymskiej. Hodują róże o 72 płatkach i uwodzicielskim zapachu, w pół słodkim, w pół cierpkim. A gdy czują przesyt życiem, stroją się w kwiaty i z uśmiechem skaczą z wysokiego brzegu do morza i to też się udaje. No cóż, i tym optymistycznym akcentem gdańskiej utopii można by zakończyć. Życzę Państwu bardzo dobrych literackich wypraw i być może również nieczekania z realizacją swoich marzeń do czasu, kiedy będzie to niemożliwe, jak również pewnie wybrania.